Witam Ciebie widzu na moim kanale z grami i symulatorami. Ja jestem Bąku i zapraszam Ciebie do wspólnej zabawy. Abyś nigdy nie przegapił niczego na moim kanale, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem oraz obserwacje na Twitchu. Zapraszam Ciebie również na moje media społecznościowe oraz na konkursy. Miło mi też będzie, jeśli wesprzesz mój kanał. Link, jak to zrobić, jest w opisach filmów. A teraz zaczynamy zabawę. Zapraszam Was na mojego Snapchata, TikToka, Twittera, a także na Instagrama oraz oczywiście na YouTube'a. Siemanko, to ja, Wasz Bąku. Nagramy dzisiaj jeszcze jeden krótki filmik o DLC właśnie Polsce do Fernbuta. Zwiedzimy Warszawę, której ostatnio nie zwiedziliśmy. Pokażę Wam ją chociaż trochę i ocenimy sobie te DLC, czy warto kupować, czy nie. Tu mamy mapę Warszawy, która właśnie tak wygląda w grze. O, mamy nawet legendę, ale... A, tutaj nic nie ma tak naprawdę, dobra. Nic nie ma, dobra, to idziemy. Trzeba było zobaczyć, gdzie się wyjeżdża. No dobra, jedziemy. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział DLC na premiery, to zapraszam do poprzedniego filmu. Tam jeździliśmy prawie 5 godzin. Jeździliśmy prawie całe DLC, natomiast zabrakło nam czasu już na Warszawę. A teraz ją sobie zobaczymy. W Katowice i centrum, więc sobie jedziemy. W tym kierunku widzimy Pałac Kultury. Tego jakby w Warszawie nie było, to już byłby naprawdę wstyd. Prosto mamy Dworzec Zachodni, pojedziemy sobie na Dworzec Zachodni. Jak w Warszawie, czyli to jest akurat rzeczywiste. Tu mamy przed nami Dworzec Zachodni, po lewej stronie są tory. Tak są. I sobie tutaj zjeżdżamy. Możemy zobaczyć, że na Dworzec Zachodni jest grze. Jest wielki jak międzynarodowy przystanek do KFD. Trochę taki bardzo uproszczony, nie? Ale jest. Warszawa Zachodnia, której tak naprawdę nie widać, natomiast pociągi jeżdżą. Chociaż też nie przypomnę tych naszych. A tutaj widać, nie ma jakiegoś dworca ładnego, tak powinno to być. Widzisz, że Sinrail jest lepszy. Mamy stanowiska autobusów. Mówię, że autobusy niedaleko chyba pomieszczą do stanowiska. Nie wiem, jak on tam jechał. A my sobie jedziemy. Mamy wolny tryb, więc sobie zwiedzamy. Nie musimy nigdzie jechać, nie mamy celu żadnego. A my tu mogliśmy sobie wycofać. Dobra, tak zrobimy. Nie wiem.
czuję. Ja się na prawie zatrzymał, żeby nam tutaj przepuścić szkole. Jest taka fajna uliczka, właśnie wyjeżdżamy, więc to jest bardzo podobne. Mamy tutaj rondko takie duże. Ono w rzeczywistości jest, aczkolwiek tutaj jakaś trawa wyrosła na środku ulicy. Sobie musimy objechać te rondko dookoła, ale powinny sobie rozmawiać. Centrum, zobaczymy jak będzie wyglądało centrum. Fajnie jest to, że jak idziemy pod wiaduktem, to nie pada deszcz, jak wyjdziemy spod niego, to wtedy pada. Nie zawsze to działa, w Simrailu czasami padało pod ziemią, więc chociaż to jest dobre, fajne. Teraz sobie jedziemy tutaj drogą. I tutaj od razu mijamy zachodni po lewej stronie, już widzimy dworzec wschodni, więc trochę, znaczy centralny. Są bardzo blisko. W rzeczywistości jest to kilka skrzyżowań. Natomiast sam dworzec wygląda... Możemy uznać, że podobnie. Możemy uznać, że podobnie. Tutaj nie ma przejazdu na górę. Jedzie się dołem. Ta osoba jest taka. Mamy pałac kultury. Złote tarasy na samym widocznym, więc co? To pod nami powinno być niewiele rozwoju, właśnie powinno być takie płatki, ale tak to ktoś sobie stworzy. Tutaj jest wielki hotel. Mamy za wielu prezydentów i dwóch państw. Idziemy sobie dalej. Tu mamy rondę przy lotnisku. To w rzeczywistości to się przeszkadza, tutaj nie zrobiono. Rotunda banku, więc to się z nią zgadza. Tutaj jeszcze do następnego ronda powinno być dużo dalej, tutaj mamy coś do patrzyłowania, to mamy śrąbę właśnie z palmy. Palmy nie ma, tutaj jest gabi. Po prawej stronie powinno być Muzeum Narodowe, ale jak widzicie go nie ma. Jest tylko kawałek trawki, tutaj po lewej z tego co rozumiem powinien być Nowy Świat. Nowy Świat też jest dużo węższy niż tutaj było. Więc jest to troszkę słabo zrobione. A my jedziemy tutaj dalej. Jeżeli na most Poniatowskiego. O, ciężarówka też w powietrze wleciała. Tutaj na moście jakieś kratki. Tam, co widzicie, powodują problemy pojazdów PayHan. Tutaj się zaraz pojazd na studiach. Więc się zapadają i znikają na samach. To chyba tutaj nie tak miało to wyglądać. Tam jest most rozumiem Siekierkowski albo Łazienkowski. Ciężko tutaj to określić. Po lewej mamy Stadion Narodowy. No słabo przypomina Stadion Narodowy. Tak nawet mówi być biało-czerwony, by było dużo fajnie. Jedziemy prosto wzdłuż stadionu. Stadion jest większy niż cała ta ulica. To jest stalin, to są bardzo biedni. Wiem, tak, na pewno powinno być zgodnie z tym, co jest w rzeczywistości. Rondo Waszyngtona, ale tutaj nie ma tego Rondo Waszyngtona. Nie jest to za ulica, to jest... Rondo Waszyngtona, to powinno być rondo i powinniśmy pojechać prosto. I ta droga się ciągnie do ronda wiatraczna, a tutaj nie ma żadnego rondy.
słabo to wygląda. A tutaj chcę dłużej się, nie wiem, trzeba się zupełnie być właśnie do waszych domów, więc słabo. Tam wodali mi też jakąś wodę, żeby zagrzewali, czyli to chyba jest właśnie jeziorko w parku Staryszewskim. No ale to jest takie, jak tutaj jedno rondo zostało pominięte. Jakieś kontenery, budowa na stadionie. Tutaj zgodnie z tym, co przypuszczamy, a raczej tak pełno duszku, jeśli dojechać do skrzyżowania ulicy Lica Zieloniecka. Po lewej mamy błonę narodowego. Proszę korekty i mamy biały skrót. Dobra, przyjechać do błonę. Skręcimy w lewo, a może nie skręcimy. Dobra, skręcamy w lewo, zobaczymy, gdzie nam droga naprowadzi. Już to, czyli teoretycznie powinniśmy jechać wcześniej. Wjeżdżamy stadion narodowy dookoła. Aha, tu jest ten tor pokardowy przy stadionie narodowym. I teraz powinniśmy dojechać ewidentnie do wału. Ale wał to tak naprawdę jest zakręt, a nie wał. Trzyma się, żeby nie grali. Parę tam ciężarówka znowu wyleciała w powietrze. To co często widzimy w tym kursie. Jedziemy dalej. Chyba będziemy skręcić w lewo. No dobra, zobaczmy, czy da radę skręcić w lewo. A, na mapie tutaj nie powinniśmy nic jechać, bo nie pokazuje, że tu jest droga, natomiast my sobie nie idziemy, więc fajnie. Tu jakieś osiedla, bloki. Zobaczmy, na nawigacji nie ma tej drogi nawet. Tak, już to idziemy do góry. Mamy drogę, której nie ma na łapie, ale nie wiem, co możemy jechać. Bardzo ciekawy. I sobie zawrócimy, dobra. No dziewa nie wjeżdża, no jeden z dwóch, no. Tak, wracamy. Deszcz przestaje padać. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, może napisać w komentarzu, czy podoba wam się ta Warszawa i czy przypomina to, co jest w rzeczywistości, ponieważ tutaj wiele rzeczy się różni. Słabo to wygląda. Idziemy sobie wzdłuż Stadionu Narodowego, jeszcze raz popatrzymy sobie na niego. On trochę przypomina to, ale myślę, że gdyby był biało-czerwony, już by zupełnie inaczej to wyglądało. Jakie ładne panele mamy na podłodze w autobusie. Dobrze, więc idziemy dalej, czyli tu jesteśmy przed torami, czyli teoretycznie jeszcze po lewej stronie powinien być w takim razie głowy Stadion Narodowy. Warszawa, Stadion Narodowy, ale
tu chyba też nie ma. Wczoraj ewidentnie jest jeziorko w parku w Karyszewskim. Jakieś boisko na dole, ale ja tego boiska nie kojarzę, czy się wstać. Przejeżdżałem pod torami, to powinniśmy mijać ulicę Kijowską, natomiast nie wiem, co tutaj jest po prawej stronie. Zwężenie jakieś. Gdzie nie dojdziemy tą trasą. Jadąc tą trasą, gdzieś sobie jedziemy, tutaj w ogóle zapomina, czy to wygląda. Te domki wyglądają jak takie chyba w Szwajcarii albo w Austrii, w górach, a nie jak w Warszawie, naprawdę. Tu powinna się znajdować. Tutaj mamy jakąś trasę, ona przypomina mi trasę toruńską, więc zobaczcie, jak szybko Radio Narodowy jechaliśmy. Długo go objeżdżaliśmy dookoła, natomiast zobaczcie, tutaj w ciągu 10 sekund przejechaliśmy przez pół Warszawy, Pragi już na Targówek. Sobie pojedziemy na trasę toruńską może. Na trasę toruńską. Trzeba jeszcze zobaczyć inne trendy, ponieważ pod pałacem jest jeden przystanek, pod stadionem jest drugi, a trzeci jest na lotnisku Chopina, więc chciałbym jeszcze lotnisko Chopina wam pokazać. Tutaj widzicie, to już za chwilę wyjedziemy z Warszawy. Ale mamy polskie rejestracje, radiowóz ma ładnie napisany napis policja, chociaż wygląda bardziej na takie niemieckie. Więc chyba tylko napisy są dodane i rejestracja jest. A, po prostu nawet nie możemy przejechać, patrzcie. Już tak musimy skręcić, nie skręcamy. Tu już od razu wjeżdżamy na autostradę. Prawie mamy jakieś sklepy chyba. Salka. Wyjeżdżamy. Tutaj widzicie, boty mają problemy jakieś znowu i jakiś wypadek sobie zrobiły. A my jedziemy sobie trasę. Przejeżdżamy przed Wisłę. Po prawej stronie powinna być elektrociepłownia Żerań, ale jej nie ma. Tutaj jesteśmy w drugiej stronie Warszawy. Zobaczymy. Dobra, pojedziemy sobie prosto jeszcze. Jest złotówka na Gdańsk. To jest dużym uproszczeniem, proszę drogę. Idziemy dalej trasą turyńską w kierunku Bemowa. No takie charakterystyczne ekrany dźwiękochłonne. Zjazd na Woli, znowu ciężarówka wyleciała w powietrze. Zjazd na Woli właśnie w kierunku lotniska Chopina powinien być, więc mam nadzieję, że to będzie ten zjazd.
jak chcemy, teraz muszę tylko podejrzeć sobie. My jak chcemy tu pojechać, to musimy dać w prawo. Tak i w rzeczywistości, jak się będziemy trzymać prawej strony, też właśnie zjedziemy w kierunku lotniska, a prosto byśmy już wyjechali poza Warszawę, na Poznań trasą. Ten element mniej więcej wiemy, gdzie jesteśmy. Tutaj trawa rośnie na środku drogi, natomiast to jest i tak nic, bo w drodze ze Szczecina do Koszalina na środku autostrady rosną drzewa, przez które na szczęście przenikamy, natomiast są to takie właśnie kwiatki fajne w grze. Cały czas tą trasą powinniśmy wyjechać takim tunelem, nad którym zaczynaliśmy ten film. Lotnisko Chopina, National Stadium, dobrze, więc jedziemy. Tak, i my jak zaczynaliśmy ten filmik, to jechaliśmy przed chwilą górą. Po lewej stronie znowu mamy dworzec zachodni, pociąg jakiś jedzie, aczkolwiek nie przypomina on polskich pociągów. To jakiś przystanek. My sobie jedziemy. Tutaj się zatrzymuje ruch AI po prostu na środku drogi, sam ze siebie. Sobie pojedziemy na lotnisko teraz zobaczyć lotnisko. O, znowu ciężarówki podskakują. Jest to dość często widziany efekt. Więc pójdźmy sobie w lewo. Lotnisko Chopina Włochy lewo, dworzec zachodni, centrum w prawo. Czerwony przejechał, ale to nie symulator policji. Tu mamy pierwszeństwo, ale jak widzicie, ruszają na nas. Po lewej była ta baza, z której zaczynaliśmy. Teraz musimy jechać prosto. Tam już widać samoloty z oddali. Ale loga się wydają być oryginalne niemieckiego przewoźnika, więc... O, tutaj AI, zobaczcie, z latarni skosił. Skręcał w lewo, a musimy jechać prosto. Dobra, to jedziemy, żeby nie tracić czasu. Tutaj już, zobaczcie, mamy samoloty. Po prawej stronie chyba jest, rozumiem, pas. A my sobie już się zbliżamy do lotniska w Warszawie. Myślę, że jak już zrobili takie tutaj
jak zrobili już tutaj takie DLC i zrobili Warszawę, to myślę, że już mogli też się pokusić o zrobienie Modlina pod Warszawą, byłoby już takie też fajne. Na lotnisko prosto, dobrze, to my jedziemy prosto na lotnisko, ale trzymamy się, zerkniemy, co tutaj mamy. No, samolot jednego przewoźnika, widzimy wieżę, no wieża jest w miarę dobrze zrobiona. Drapacze chmury w Warszawie też w miarę, bloki są. Na całej trasie widzimy takie reklamy. Dobrze, teraz nie, to my musimy jechać prosto, czy mam nie jechać prosto? My musimy jechać prosto, dobrze. Prosto jedziemy. Okęcie Białystok prosto, centrum Blepo, dobrze, to jedziemy. To jedziemy, oczywiście te drogi tutaj wyglądają dużo bardziej samochliwe i większe, szersze w sensie. Idziemy tutaj do końca i Okęcie mamy na prawo, to akurat mi się zgadzało mniej więcej, okolica, rejon i kierunek. Teraz dalej na bloki, wszystkie są tak naprawdę na jedno chyba kopyto robione. Hotel Iris, oczywiście jest to hotel znany wszystkim, jest to sieć hoteli. I tu mamy rondo takie przy lotnisku i tutaj faktycznie jest takie rondo, tutaj można właśnie się kierować albo na halę odlotów, albo na przyloty. I na górze są odloty, a na dole przyloty. Przyloty, odloty, dokładnie tak, a więc my musimy jechać, tu sobie pójdziemy na lewo, a nie, to są przyloty, o. Przyloty na dole, natomiast, a może pojedziemy sobie na górę. Więc jeżeli kogokolwiek, kiedykolwiek zawoziliście na lotnisko Chopina w Warszawie, to właśnie tędy jechaliście. Tutaj skręcaliście, tutaj są takie szlabany, które się otwierają. Możemy wjechać na 3 minuty, aby się pożegnać bliskimi. Po lewej jest hotel, tak jest, dokładnie. Po prawej mamy terminale, więc to akurat się zgadza. Tutaj w każdym miejscu praktycznie obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju, więc to trzeba o tym pamiętać. Liczne parkingi. Policji tutaj bardzo dużo jest. A na dole jest hala przylotu. Tam jest, są parkingi podziemne. Tutaj będzie mi się ciężko wykręcić, że ten radiowóz by tak się nie zatrzymywał. Tutaj on w ogóle ma kapcia, chyba ma. Patrzcie, ma pierwszeństwo, ale się musiał zatrzymać i wszystkich przepuścić. Terminal autokarowy. A więc tam odbieramy miejsce. Ja sobie już tutaj się nie zatrzymał, aby wam właśnie zrobić takie krótkie podsumowanie tego dodatku.
tak, podsumujmy te DLC. DLC, które wyszło w ten czwartek, dodało nam 15 miast w Polsce. Dodało nam możliwość jeżdżenia po w ogóle po właśnie po naszym pięknym kraju. Te 15 miast to Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Warszawa, Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Lublin, Rzeszów, Częstochowa, Katowice, Kraków, Wrocław. To są te miasta, które zostały dodane. My zwiedziliśmy praktycznie prawie wszystkie, oprócz Bydgoszczy, Częstochowy i Łodzi, tak naprawdę, na live w dniu premiery. Tutaj pamiętamy, że ze Szczecina do Koszalina drzewa wyrastały na jezdni, natomiast może mogliśmy przez nie przeniknąć, natomiast no jest to słabe. DLC wyszło w czwartek, jak już mówiłem, kosztuje 118 zł, przynajmniej tyle kosztował w dniu premiery. Czy warto, jak mnie pewnie zapytacie, i po to właśnie powstał ten filmik. Jeżeli chodzi o mnie, jeżeli prowadzić jakiś kanał, chcecie nagrać jakiś filmik o tym, myślę, że no powinniście go kupić, żeby pokazać wam, waszym właśnie widzom, żeby go przetestować. Natomiast jeżeli nie macie tego dodatku, jeszcze nie macie Fernbusa, a chcielibyście grać Fernbusa, myślę, że Fernbusa moglibyście kupić oraz dodatek właśnie ten DLC Polska. Natomiast osobiście, no teraz z perspektywy czasu i po sprawdzeniu tego DLC, no jeżeli chodzi o mnie, to myślę, że spokojnie moglibyście poczekać do przecen, kiedy już ten pierwszy boom przejdzie, ponieważ no DLC wymaga jeszcze wielu, wielu poprawek, jeszcze do końca nie zrobione jest wszystko, ruch AI ma różne problemy, pamiętam, że koło Olsztyna na rondzie boty wjeżdżały, boty tutaj było, były zjazd i boty potrafiły zjeżdżać w barierki, po czym znikały, jak widzieliście na moście w Warszawie Poniatowskiego, też jakieś są bugi, cały czas są liczne bugi, liczne jakieś błędy w grze, które tak naprawdę sprawiają, no, że te 118 zł to jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, jeżeli graliście w tą grę, napiszcie wasze komentarze, jak wam się podoba gra, czy macie podobne zdanie. Ja szczerze polecam poczekać na wyprzedaż, jeżeli nie musicie jeszcze teraz grać. Jest to fajne DLC, jeżeli właśnie mieszkacie w Polsce, tak po prostu sobie pojeździć. Natomiast szału nie ma. Ja ze swojej strony nawet już usunąłem z listy życzeń na Steamie Austrię oraz Danię, ponieważ no tak naprawdę te dodatki, no oprócz miast i paru jakichś ładnych widoków, nie dodają nic. Jak widzicie w Warszawie parę budynków charakterystycznych jest dodanych, bardziej ładnie lub gorzej, lub mniej szczegółowo, natomiast reszta wygląda po prostu tak słabo. W Gdańsku dworzec, ten Flixbusa właśnie o tyle fajnie wygląda, że faktycznie jest koło dworca kolejowego, wygląda w miarę rzeczywiście i realistycznie. Natomiast większość tutaj tych terenów, większość tutaj tych miast, z tego co widzimy, co możemy zwiedzić tak naprawdę, no jest słabe. Można byłoby się postarać, można byłoby zrobić to dużo, dużo lepiej, jeżeli właśnie ktoś miał jeździć dłużej. Myślę, że również i modlin powinien być dodany. Jak widzicie, nawet ulice się nie zgadzają. Są różne błędy. Tak jakby po prostu grę ktoś tworzył, kto nigdy nie był w Warszawie, a tylko to tak, w jakimś krótkim schemacie zrobił. Można byłoby zrobić to dużo, dużo więcej dróg i więcej szczegółów, ponieważ są skrzyżowania tam, gdzie są ronda, są wiadukty tam, gdzie nie ma wiaduktów, więc dużo rzeczy można byłoby poprawić. Ale to jest moje zdanie, nikt mi za to nie płacił. Sam przetestowałem to specjalnie dla was i szczerze to zarecenzowałem. Więc możecie dać znać w komentarzu, proszę was o to, czy zgadzacie się ze mną, czy wam się podoba i czy kupiliście już to DLC. Ja wam dziękuję i widzimy się wkrótce. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam was na moje media społecznościowe. Zapraszam do obejrzenia poprzednich filmików oraz czekajcie na następne. Do zobaczenia.